Miłość się szykuje na jutrzejszą imprezę i nawet nie wiedział, że ma tyle rzeczy związanych z Polską, czyli że są i szaliki, i jakieś czapki, i jest również flaga. Jeszcze zaspany, mamy 7 godzinę. Gdzie jedziesz jutro? Na Mersa Marino Polska. Oglądać lewego. Będziesz dopingować Polskę. Tak. A wiesz, że ja dzisiaj wpadłem na pomysł i do tego mojego pomysłu potrzebna jest między innymi flaga? Okazało się wczoraj, że TVP straciło po, nie wiem, po kilkudziesięciu latach prawa do transmisji skoków narciarskich. I skoki narciarskie od teraz będą w TVN-ie w tym sezonie. No i jest wielka afera oto medialna i chciałem coś tam właśnie takiego nagrać z tym związanego. Także Małysza już nie będziemy w TVP oglądać. Nie, Małysza nie ma. Przecież mamy Stocha, nie Małysza. Ja jeszcze mam w pracy przecież rzeczy. Ale nie wiem, czy potrzebujesz więcej, raczej nie. Nie, ty. I... To jest po co? No to zarzucić na sobie, na siebie, tak. Witam cię w tym nowym pięknym dniu, a ja dopiero teraz się zorientowałem, że jestem w bluzie Zbigniewa Bońka z numerem 20, Zbigniew Boniek przed Lewandowskim, nasz, no dobra, będą kłótnie, ale powiedzmy, od lat 80. to nasz najlepszy piłkarz przed Lewandowskim. Odwaliłem niezły numer, chcę wyjąć ubrania z siłowni i okazuje się, że nie mam. Ubrania zawinąłem w ręcznik i musiałem zostawić na siłowni. Tak mi się wydaje, no bo nie mam. Więc muszę iść. Chodziłem oglądać Maty Tatę, wywiad, tam mniej więcej 40-minutowy, tak, 42 minuty. No i opowiada o swoich relacjach z synem i o tym, jak się buntuje. Jest coś, co nas bardzo mocno łączy. Mianowicie to, że ja chciałbym, żeby chłopaki się buntowali. Oczywiście nie chciałbym, żeby się buntowali w taki sposób niekontrolowany, tylko chciałbym, żeby mieli swoje zdanie. I ja im daję wyrażać swoje zdanie. I niech mają to swoje zdanie. Dlatego, że jeżeli będą takie dzieci stłamszone, nie będą mogły nic mówić. Oczywiście rodzicom jest to na rękę, żeby dzieci były posłuszne. Z Miłoszem nie ma. Marcela. Chociaż już się zmienił Marcel. Jest teraz bardziej buntowniczy. I o to mi chodzi. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłości też będzie się stawiał. To znaczy w tym sensie nie chodzi o to, żeby stawiać się dla zasady. Tylko chodzi o to, że jak tobie będzie przykładowo ktoś robił krzywdę, to żebyś umiał powiedzieć nie, żebyś umiał się przeciwstawić. A nie chodzi o to, że masz się przeciwstawiać dlatego, żeby się przeciwstawiać, no nie? Nie, to trzeba rozróżnić. A ja wczoraj wrzuciłem pierwszego vloga nagranego telefonem. Mam takie mieszane uczucia. Oczywiście efekt, kiedy jest jedna kamera w moją stronę, a druga to, co ja widzę, jest fajne i okej. Ale jak jest tego za dużo, to wydaje mi się, że to jest niedobre, tak? Czyli tutaj widać mnie, kamera idzie jednocześnie na mnie i na to, co jest przede mną. Za dużo się dzieje, ale czasami coś takiego będę wrzucać. Słuchaj, przyszedłem na siłownię i tutaj zostawiałem. Nie mogę się do Kasi dodzwonić. Sprawdzałem w koszu na śmieci. Nie było. Chciałem zajrzeć do pralki, ale na pralce mamy jakieś tam Kasi kosmetyki. Mówię, nie będę zaglądał. Zresztą mówię, przecież Kasia mi nigdy nie wyciągała ubrań z torby. Przynajmniej tak to kojarzę, że nigdy nie było wyciągane. Przychodzę, pytam się, nie ma. Teraz zadzwoniłem się do Kasi. Wyciągnęła. A ja szukałem. Przyszedłem do pracy, bo wpadłem na siłowni, czy w zasadzie w drodze na siłownię, na dosyć ciekawy pomysł. Mianowicie myślałem sobie, że w tym pomieszczeniu może bym zrobił tak, że od spodu do góry byłyby kendamy, czyli bym jakoś je przymocował, kendamy tutaj, no i bym robił na przykład live'y właśnie z tego miejsca. W ogóle ja mam takich sporo deseczek różnych i powiedzmy, jak je bym przymocował na różnych wysokościach, bym porobił takie gdzieś półeczki, może by to fajnie wyglądało. Może to jest dobry pomysł? Przyszedłem, zrobiłem live'ika, nie wiem ile trwa, bo jeszcze nie potrafię sprawdzić na tym TikToku, czyli w tym pomieszczeniu światło już miałem ustawione, przesunąłem sobie tylko tutaj taką miałem szafkę, podłożyłem, żeby było wyżej, mniej więcej na wysokości mojej twarzy, no i co? I generalnie fajnie, a z tyłu, właśnie z tyłu, czyli tutaj będę chciał ustawić kendamy. Jeszcze jedna rzecz związana z kendamami. Grałem i się nauczyłem. I wiesz co? I grałem, ale z
przyjemnością. Dlatego, że mogłem sobie rozmawiać i jednocześnie po prostu grać. Jest miejsce do grania i rozmawiam sobie z widzami. Nie wszystko muszę czytać, czyli nie muszę czatu czytać cały czas, dlatego, że mamy kamerkę i rozmawiam z innymi widzami, wideo rozmowa. To jest to, co mi na YouTubie bardzo pasowało i co wprowadziłem, czyli rozmowy przez kamerki z widzami, żeby słyszeć, żeby nie pisać, żeby przekaz nie był tylko w jedną stronę, tylko we dwie. I naprawdę robiłem już fajny trik. Znaczy ten jeden tylko. Wkrótce go pokażę. Jak chcesz, ale jest pięknie, córeczko, co? Co? Jak w szkole weekend? No. A do ciebie tak szybko dzisiaj. Samwel przychodzi? Na nockę. Na nockę. I gdzie będzie spał? Na balkonie. Widziałeś, że tam nadmuchali balon? Gdzie? No tam. Tam są korty tenisowe. Gdzie? Rzeczywiście. I jest kryty kryte są teraz korty. Nadmuchali, no? Balonem, nadmuchane, powietrze. To nie jest balon. To jest, no balon jest. Czyli da się na tym skakać? Tak. Nie gadaj. No skakałbyś na tym, to jest miękkie. O, te Miłosz trenuje, idzie pograć w piłeczkę. A teraz będziemy nagrywać TikToka. Wiesz, dlaczego jesteś tak ubrany? Nie. Bo w skokach narciarskich TVP straciła koncesję i shortsa nagram właśnie w tym klimacie. Poważnie jesteś, kopiesz mi tutaj po tych? Pierwsza kontuzja. Sam się przewrócił. Co ci się stało? Źle stanąłem. Jak źle stanąłeś? W domu źle stanąłeś? Opuść, albo dobra, albo opuść ręce, bo przy cięciu. Co ty robisz? Na mnie tutaj. Co ty robisz? Dobrze, a teraz na którym kanale patrzysz? Na którym ty kanale patrzysz? Głośniej. Na którym ty kanale patrzysz? Dobrze. To ty nie wiesz, że od tego roku koncesję ma TVN? No już. No, start. To ty nie wiesz, że od tego roku koncesję... Koncesję? Koncesję, no. To ty nie wiesz, że od tego roku koncesję ma TVN? Tak, nagrywa cały czas. Tak, żeby nie było tych... Nie widać jest? Czego? Tego. No widać tak, no. No dobra, to tak, żeby w miarę nie było widać. Dobra, nieważne. No. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Skoki narciarskie chciałem obejrzeć. Jak to na który? No na TVP. W sumie dobra zmiana. W sumie dobra zmiana. Dobra, Marcin, ty chcesz czy ty chcesz otworzyć paczkę? Ja. To paczuszkę, otwieramy. Ale poczekaj, aha, no dobra. Uwaga. Kulibali. Kanibal? Myślałem, że Messi będzie. Co ty tam odpaliłeś? Co? Nic. Dawaj, teraz, lecimy. Oby był Messi. Niestety nie. Co to za słaby gościu? Sprzedałem wszystkich zawodników, mam tyle pieniędzy, a wczoraj straciłem, przez to, że robiłem na TikToku live'a, to kupiłem zawodników. I nie zdążyłem ich sprzedać, dzisiaj sprzedałem 400 tysięcy. Mniej więcej straciłem. Masakrycznie. Po prostu widzisz te live'y i tak dalej, później vloga Miłosza. Wpadli na Miłosza vloga ostatniego, w którym mówi, co dalej u niego z hulajnogą i co ze szkołą, do jakiej klasy poszedł, o jakim profilu. Po dzisiejszym live'ie zauważyłem, że widzowie śledzą to, co ja kupuję i mniej więcej kupowałem po tyle, po 60 tysięcy benzemę. Zobaczymy, za ile sprzedam go. Zobaczę sobie z ciekawości za tydzień mniej więcej, ile zarobiłem. Zapisałem 8 października, a tutaj jeszcze w ogóle z poprzedniej FIFA jakieś sobie robiłem notatki rok temu. Kiedy, o której godzinie, jaka cena, jak wzrasta i tak dalej, i tak dalej. Robię chłopakom naleśniki. Za 69500 już nie ma żadnej karty. 70 tysięcy, 4, pewnie nadal 4, więc już mam jakieś 100 tysięcy zarobione w, no mniej więcej w godzinę. 100 tysięcy, naleźniczki, zasłużone. A później koło 22-23 przeskakuję, tego benzemę sprzedaję, przeskakuję na inny rodzaj kart i znowuż będę chciał jakieś 150 tysięcy wyciągnąć, tak żeby w jeden dzień 300 tysięcy zarobić. Dobrze? Dzięki za oglądanie. Cześć.